jakieś szczególne względy dla tej części kraju, czy zakonecznie kościelnej. No, muszę rozczarować pana wójta, ponieważ ja mam taki sam stosunek miałam do każdej wsi, której się pomaga. Tak, trudno powiedzieć, że ten lubiła bardziej, a tamtą mniej, bo to się nie godziło w ogóle z tą pracą. Sama wspominam okres pracy z fundacji bardzo dobrze. Był to jeden z bardziej takich owocnych okresów mojej zawodowej, długiej działalności. Ja jestem rolnikiem z pochodzenia, a wyspecjalizowana w hodowli bydła i byłam kiedyś dość ważną osobą w tym dziale produkcji rolnej. Zajmowałam się genetyką, przekazywaniem cech, wyceną buchajów i wszystkimi metodami. A pierwsza moja wyprawa na terenach tutejszych była w latach 50., kiedy Instytut Zootechniki, gdzie wówczas byłam na stażu, wysłał mnie na zakup jałówek polsko-czerwonych, czerwonych polskich, właśnie w tym rejonie. I tutaj pamiętam, że to była jesień, potworne błota, jeździło się wozem, niczym innym. Dwie rzeczy mnie prześladowały w czasie tego pobytu. Jedno, że nie mogłam nigdzie zostawić płaszcza powieszonego, bo natychmiast było coś w kieszeni. Co mnie bardzo zdenerwowało. Ciągle musiałam uważać, żeby torebkę, płaszcz mieć ciągle przy sobie. A po drugie to właśnie to, że od śniadania do kolacji wódka była na stole. To dobra. I to też było mi trudne do zniesienia, to że ja nie nadużywam tych trunków w ostatnich.